Witam na podsumowaniu testów Ekogroszku Jared, ale w wersji Plus. Zaraz przejdziemy do samych ustawień, zobaczymy jak on się spala i coś więcej ogólnie powiemy. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, łapka w górę. I zaczynamy. Weźmy w ustawienia. Na pierwszy rzut oka, co nam się tutaj pojawia, spalanie dobowe. Spalanie dobowe na poziomie 5 kg, no i mniej więcej coś takiego wychodzi według też wyliczeń po spaleniu właśnie całego całego woreczka. Dość sporo przy kaloryczności 25 MJ, jakie nam tutaj producent deklaruje. Ale co jest spowodowane tym? Według tego, co ja tutaj zaobserwowałem, według tego, co widzę, niestety po, po przejściu z czuwania w pracę, bo w tym momencie, jak widzicie, kociołek jest w czuwaniu, tutaj mamy czuwanie, bardzo długo musi rozżarzać płomień, dopiero zaczyna dobijać do temperatury, i przez to tego węgla zdecydowanie więcej musi nam iść żeby jakby po prostu tutaj mówię wybudzić cały kociołek, wejść w normalną pracę. Myślę, że okresem zimowym, jeśli będzie, będzie zdecydowanie lepiej. W okresie letnim powiem szczerze, raczej mało opłacalny groszek. E, mimo to, że ustawienia moje no, dość mocno zmodyfikowałem. No modulacja no to standardowo 15-100%, czas przekroczenia 10 minut. Czuwanie. Hmm, tu jest jak najbardziej wszystko też ok. E, jakby części, jak będę podawał, będzie mi przesypywał, i tak e, po prostu tutaj nie da rady już nic zmodyfikować. E, tak naprawdę sam wiatr e, jedynie, jedynie jakby zmodernizowałem. Opcje, no to czas tutaj to wszystko zostaje bez zmian. Paliwo ja mam ustawione 25,2 mega i powiedzmy, jak jest kociołek w pracy. To jest jak najbardziej odzwierciedleniem tego, co, co jest na woreczku, tak więc jak najbardziej tu się to wszystko zgadza. Powietrze. Jak widzimy, musiałem zwiększyć właśnie, żeby on tutaj nam się szybciej jakby wzbudzał, bo to trwało jeszcze dłużej. Mamy 7% przy 10% mocy, no i 33% przy 100% mocy. Myślę, że w okresie zimowym, tak jak już wspomniałem, byłoby to zdecydowanie lepiej. W okresie letnim niestety kiepsko ten groszek się sprawdza. No ale przejdźmy sobie dalej, wejdźmy, wejdźmy tak jak mówię, 5 kilo, co też jeszcze temperatura tutaj podajnika, w tym momencie jest to, prawda, 41, przy mm, innych groszkach zawsze miałem koło 45, 6, 3, tutaj powyżej 41 jeszcze mi się nie zdarzyło, a tak naprawdę jest 37, 36 stopni, tak więc też, też tutaj mm, to, to można wspomnieć o tym. Przechodzimy dalej. Ok yy, przechodzimy teraz do samego kociołka. Zobaczymy, jak to się spala, jak on wychodzi i coś jeszcze więcej powiemy na palniku. Zobaczymy, jak popił. Dobra, zobaczmy, co teraz, jak to wygląda w kociołku. Ja sobie w międzyczasie go wzbudziłem. E, co możemy zobaczyć. No nie wiem, czy, czy akurat wy to widzicie, ale na pewno jest dymu więcej e, niż, niż w każdym groszku, który obecnie testowałem. Nawet przy rozpalaniu, o możecie teraz myślę, że zaobserwować, że tego dymu jest tutaj jednak sporo, w innych groszkach tego nie zauważyłem. Co jeszcze? E, no kurz, kurz. ten popiół, który jest na wymienniku jest taki dużo bardziej czarny. Nie jest go oczywiście dużo, ale jednak warto, warto na to wspomnieć. E, na ściankach tutaj też, też więcej tego nam się ogólnie osadza. E, tak więc e, tu pod tym względem też mówię warto, warto to na pewno wspomnieć, o jak widzicie tego dymu troszkę tutaj niestety jest, w innych groszkach tak jak już wspomniałem ja tego nie zaobserwowałem. Zobaczmy co mamy niżej, o no teraz to myślę, że można dość mocno już zaobserwować właśnie, że ten dym, kurz. Hmm, co jeszcze? No tak jak już wspomniałem na samym wymienniku dużo więcej tego właśnie wszystkiego, tego pyłu, który, który nam się tu przykleja. Tak więc e, też, też mówię, wspomnę. Na samym ruszcie wodnym dość mocno. Tutaj czarno, tutaj czarno. Zaczyna nam się zbierać więcej tej sadzy. E, mimo to, że jednak podniosłem e, dużo więcej powietrza niż w poprzednich kogroszkach, których testowałem. Tak więc e, też mówię, wspomnę o tym. Zobaczmy, co mamy na samym palniku, bo to jest też, też najważniejsze. Ok, zobaczmy sobie. Dobra, jak widzicie, spala się w miarę okej. Okay. Jakichś takich mm, dużych bardzo spieków nie zaobserwowałem, delikatne rzeczywiście powstają, ale to myślę, że, że na razie jakby to większego wpływu tu na sam proces spalania nie ma. Tak jak mówię, dużo ich nie ma, tak więc jest w miarę okej. Okay. Wszystko też jest takie w miarę sypkie, o tutaj jeden taki widzicie większy sobie znalazł, ale tak to w miarę jest w miarę jest okej. Okay. Wszystko dopalone. Po e, no też tego popiołu, no troszkę będzie. No, oczywiście sobie to zważymy, e, zmierzymy objętość i coś ogólnie więcej powiemy. Ja na razie jakieś takie uczucia mam e, bardzo sceptyczne do tego groszku. Niestety, mimo to, że on ma tą moc, te 25 MJ, no moc, ciężko to określić, że on jest mocny, ale 25 MJ to już też nie jest tak mało. I, I ogólnie według mnie dość kiepsko się sprawuje w okresie letnim. W zimowym może się sytuacja, sytuacja zupełnie odmienić, może być naprawdę bardzo fajny groszek, ale to też oczywiście będę chciał sprawdzić i zobaczymy co dalej. No to co? Przechodzimy do samego ważenia popiołu, zmierzymy objętość i coś więcej powiemy. No okej, okay, przechodzimy właśnie do ważenia popiołu, ekogroszek Jared Plus. Ale to zanim tutaj zobaczmy, co takiego mamy, no jakieś takie drobne spieki się porobiły. Nie, nie są jakieś tam drastyczne, tak więc tutaj na razie, jakby narzekać, też nie mogę. Ale co mnie zaniepokoiło, jak możecie zobaczyć, kamyczek. Jeden, drugi, trzeci, tak więc troszkę kamyczków się widzę znalazło. Może nie jest to poziom e, sztygara, w którym e, po prostu było tego bardzo dużo, aczkolwiek też e, trzeba mieć to na uwadze, że jednak jednak e, ten popiół nie jest taki fajny pyłek, czy coś, tylko tutaj tego wszystkiego troszkę znajdziemy. Tak więc sami możecie zobaczyć, o, pozlepiane kawałki, tak więc e, no warto oczywiście mieć to na uwadze. No ale cóż, no co ważne, przechodzimy, mierzymy objętość. Mierzymy eee, wagę. No i zobaczymy tak naprawdę ile go nam tu pokaże. No to cóż, ja sobie wsypuję powoli. Myślę, że ponad 3 litry będzie, ale ile dokładnie, no to sami zaraz zobaczycie. Jakby jeszcze nie jestem w stanie dokładnie potwierdzić. Oczywiście nie robiłem tego wcześniej. Robię to pierwszy raz, właśnie teraz. Żeby to było wszystko bardzo wiarygodne. No dobra, dalej jeszcze sobie. Wsypmy. Do 3 litrów dobijemy, wysypiemy i zobaczymy, ile więcej. Ponad będzie. No dalej, jeszcze jedno, troszeczkę nam tu wejdzie. Zaraz sprawdzę. No ok mamy 1325 no i możemy powiedzieć, że równo 3 litry. 1325 gram mamy tutaj. No i cóż, ja sobie wysypę, mierzymy dalej. No ok, tam było 1325, jak już e, pamiętacie, Doważę ważę resztę, wiele nie zostało, tak więc e, zobaczymy ile go tak naprawdę jest. To już końcówka, mi zostaje Dobra, wysypmy, żeby wszystko, no dobra, mam nadzieję, że jakoś widzicie. O tu mamy 386 plus 1325, jak pamiętam, to jest 1711 co daje nam popiół na poziomie 6,8%. Tak więc wynik nie jest taki zły. Zobaczmy jeszcze mniej więcej na miarkę, ile jego tutaj mamy. Ja Wam troszkę pomogę też odczytać. W tym momencie niecałe litr 900 i tam było 3. Czyli 3900 ml, tyle nam wyszło popiołu z tego ekogroszku. To jest ekogroszyk Jared, jak już wspomniałem, Jared w wersji plus, tak więc ten popiół, powiedzmy, jest na, na względnym poziomie, nie jest go tak bardzo dużo, ale tak jak już wspomniałem, niestety e, przy samym wzbudzaniu kociołka z, z czuwania, jeśli przechodzimy właśnie w pracę, to tutaj mamy długi, długi ten czas. Mimo, że ten węgiel jest na palniku, nie, nie, żar się nie zapada, e, to po prostu on dużo czasu potrzebuje, żeby się wzbudzić. Tak więc e, przez to też tego wszystkiego więcej idzie i tej energii jest jakby mniej wykorzystane przez to. No i to spalanie na poziomie 5 kilodobowo w okresie letnim. Przy, przy 25 MB, tak powiem szczerze, średnio opłacalne. Raczej bym nie inwestował w ten węgiel latem. To jest moje zdanie. Zimą, nie wiem jeszcze, sprawdzę, ale podejrzewam, że będzie się palił dość dobrze. Już jakieś tam testy też robiłem. Na razie wstępne, to myślę, że jak najbardziej będzie ok, ale to już mówię, przy samych testach będę w stanie 100% powiedzieć. Słuchajcie, na dzisiaj tyle. Myślę, że, że film się podobał. Łapka w górę. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Będziecie na bieżąco z nowymi testami. A też tu się szykuje mała zmiana, ale to zobaczycie na Facebooku. Możecie sobie wejść, zobaczyć. Na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Cześć.